Ewa Kotlewska, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na dwutygodniową prognozę pogody. Trzeci już tydzień czerwca rozpoczniemy słoneczną aurą powiązaną z wyżem znad Bałtyku. W naszym kraju opady deszczu spodziewane są jedynie na Podkarpaciu i na krańcach zachodnich. Od wtorku, 14 czerwca, wspomniany wyż zacznie stopniowo odsuwać się nad zachodnią Rosję, a na jego miejsce z zachodu Europy zaczną docierać deszczowo-burzowe chmury niżu brytyjskiego. Do Polski zacznie napływać coraz cieplejsze powietrze. W środę termometry wskażą już do 26 stopni, ale w całym kraju przelotnie popada i zagrzmi. W kolejnych dniach pozostaniemy pod wpływem płytkich ośrodków niżowych i związanej z nimi zmiennej pogody. Napływające z południa kontynentu powietrze sprawi, że będzie coraz cieplej. Uwaga, w piątek w Małopolsce temperatura powietrza przekroczy 30 stopni. Jeszcze cieplej ma być w sobotę. Wówczas w województwach południowo-wschodnich może być nawet 37 stopni. Uważajmy więc na dokuczliwy upał, a szczególną opieką otoczmy osoby starsze, dzieci i zwierzęta. Wszystko wskazuje na to, iż w niedzielę upalne powietrze od zachodu zacznie ustępować miejsca chłodniejszej oceanicznej masie powietrza. Początek kolejnego tygodnia również zapowiada się pogodnie i upalnie, ale słupek rtęci nie powinien wzrastać wyżej niż do 32 stopni. Tymczasem od środy 22 czerwca czeka nas załamanie pogody i związane z nim kilkustopniowe ochłodzenie. Proces ten poprzedzą gwałtowne burze z gradem, ulewnym deszczem i porywistym wiatrem. Pod koniec rozpatrywanego okresu czeka nas zmienna pogoda z temperaturą powietrza nieco poniżej 30 stopni. To tyle o pogodzie. Dziękuję. Do usłyszenia.